Cześć, witajcie moi drodzy widzowie, w tym małym odcinku informacyjnym, w którym was informuję teraz, jak na ironię oczywiście, że anuluję pomysł na projekt z DLC że z Assassin's Creed III, trania króla Waszyngtona. Kupiłem sobie te DLC w przycenie na MOVE. Okej, okay, popieram. Przycena była całkiem spora i okej. Okay. ale że. Ja próbowałem to oryginalnie, w legalny sposób, oryginalnie, e, wszystko miałem zakupione czysto i nie idzie to zainstalować do cholery. A jak się jest zainstalowane, to jaki jest problem? Problem jest taki, że mnie wywala. Są błędy graficzne. Okej, okay. pomyślałem, okej, okay, może coś z faktyczną tą... Ehm, legalną wersją jest nie tak, i skosować wszystko z dysku, i ściągniemy Pirata i zobaczymy. Przy, po, przypominam, że jeśli ktoś posiada legalną wersję, to ma prawo do stworzenia kopii zapasowej, więc co tam? Ehm, co z tego wyszło? Wyszło to tak, że błędy graficzne zniknęły. What the f**k? Pirat? działało lepiej niż legalna wersja. Okej. Okay. Eee, to po pierwsze. A po drugie, nie udało mi się zainstalować z trzeciej części. Krótko mówiąc, ja już chyba siedem z... Chyba z razy, czy osiem nawet, instalowałem, deinstalowałem samą grę, jak i DLC, DLC. I, krótko mówiąc, ja jestem już tak w. Wydałem swoją forsę, nie pomijmy fakt, że to sprzeceny, ale koniec końców, czuję się oszukany zarówno ze strony supportu Ubisoftu, który nic nie zrobił w tej kwestii, czuję się oszukany, że gra legalna działa gorzej od strony pirackiej i czuję się oszukany od twórców e, Ubisoftu, że oni tak schrzanili Sposób aktywacji DLC Więc z mojej strony powiem to tak To nie jest wielka szkoda, ponieważ to DLC To nie było Jakiś e, dodatek e, Fabularny, to był po prostu alternatywa Alternatywna fabuła Więc co mam wielce do powiedzenia Szkoda, ale Do widzenia Nigdy więcej, Sajonara!